Witajcie, z tej strony Woderion i witam was w kolejnym omówieniu kolejnego promu do serialu The Flash sezon 7, odcinek 4. What's up with all your new toys? Magician never reveals secrets. Barry! Now for my last trick. Make your whole city disappear. I pierwszy tutaj, co widzimy, to powrót postaci, którą kojarzymy z trzeciego sezonu The Flash, czyli postać Abrakadabra. No i teraz krótka właśnie historia jego postaci. Był on właśnie magikiem właśnie w 64 wieku, czyli gdzieś 4000 lat w przód. No i tam już no to właśnie ta magia na nim nie robiła zbyt dużego wrażenia. No i postanowił on, że właśnie cofnie się do czasów, gdzie to będzie robić wrażenie na ludziach. No i tak trafił do XX wieku, gdzie no wszyscy byli oczarowani właśnie jego tutaj magią. Lecz potem zaczął właśnie grać różne rzeczy, przez co właśnie zainteresował nim się Flash. No i tak właśnie się przedstawia ta historia tego złoczyńcy. Jak on widać, on wróci. Tutaj troszeczkę wywróci miasto do góry nogami. Nawet pod koniec tego właśnie spot mówi, że wróci właśnie to miasto do góry nogami. No właśnie, bo tutaj Cisco mówi, że jakieś nowe tutaj ma jakieś wybory. Właśnie widzimy też, że Cisco walczy. No Cisco zostanie zneutralizowany dosyć szybko, tak w sumie widzimy na tym zwiastunie to. I magik nigdy nie ujawnia swoich sekretów właśnie. Tylko to mu odpowiada nasz Abrakadabra. Now for my last trick, make your whole city disappear. No i tak, moi drodzy, tutaj się przedstawia ten spot. Widzimy, Iris będzie pomagać. No nie jest to jakiś mega super prowadzenie do siódmego sezonu nieoficjalne. Jest to po prostu pierwszy przeciwnik, którego Flash będzie musiał pokonać. Jak to wyjdzie, no zobaczymy. Na pewno będzie to fajny odcinek, który omówię na kanale z miłą chęcią. A do tego czasu trzymaj się i do usłyszenia.